sobotę, 7 października, w Bardzie odbyła się uroczystość 50-lecia powstania szkoły podstawowej. Z tej okazji przygotowano bogaty program artystyczny. Nie zabrakło wspomnień, chwil wzruszeń i podziękowań. W trakcie uroczystości przenieśliśmy się w czasie do początków, czyli do 1973 roku i mogliśmy zobaczyć, jak szkoła zmieniała się na przestrzeni 50 lat. 50-lecie to jest jednak okres, który pokazuje, ilu absolwentów ukończyło naszą szkołę, jak wielu nauczycieli było zatrudnionych w naszej szkole i jaką szkołą jesteśmy już z tradycjami. Ja w tej szkole pracuję 38 lat, więc tutaj część życia i właściwie poświęciłam pracy. Przeszłam przez wszystkie szczeble, jak gdyby tutaj tej edukacji i kariery zawodowej. I no, cieszymy się, że tutaj tak licznie goście, absolwenci, goście zaproszeni, rodzice, uczniowie przybyli na dzisiejszą uroczystość. Szkoła na przestrzeni tych 50 lat bardzo się zmieniała. Od szkoły, która była szkołą tradycyjną, przeszliśmy w szkołę XXI wieku, szkołę nowoczesną, wyposażoną, szkołę kreatywną, szkołę realizującą mnóstwo projektów edukacyjnych. I szkoła, która się włącza w życie społeczności tutaj lokalnej również. Ogromna różnica po tych 50 latach widzieć, jak szkoła, która była budowana od podstaw, w którą budowę zaangażowane było całe społeczeństwo, łącznie z uczniami, przechodząc przez poszczególne etapy zmian, w tym również to, o czym mówiła pani też dyrektor, była dyrektor gimnazjum, o powodzi, która prowadziła tyle zniszczeń i należało znowu tę szkołę odbudowywać. Pokazuje się, do jakiego nowoczesnego poziomu dochodzimy w tym momencie. W roku 73 to było połączenie dwóch placówek. W dwóch placówkach było prawie bez jednego ucznia, 700 uczniów, więc dużo. No, trudno było, bo szkoła się budowała. Trzeba było ściągnąć sprzęt z Wrocławia, z Cezasu, a przy tym dwa zespoły nauczycielskie, dwa grona pedagogiczne, dwa komitety rodzicielskie, komitet opiekuńczy, ale udało się, bo inicjatywa była taka zaszczytna, przy tym bardzo dobra kadra nauczycielska była. Kadra nauczycielska i rodzice, a uczniowie, no to tak jak można było obserwować, burmistrz to byli uczniowie, którzy 8 klasę rozpoczynali, byli zaangażowani. Po prostu nikt nie liczył ani czasu, ani godzin, ani nie liczył na zarobek. Po prostu inicjatywa taka od serca. Tamte czasy były piękne, bo to było się młodym i dzisiaj się patrzy z perspektywy młodego człowieka. Natomiast zawsze się skupiam troszeczkę w inny sposób, czyli jako tutaj włodarz tej gminy, bo miałem akurat ten wpływ na to, żeby zmieniać tą rzeczywistość. Budowa nowej szkoły w Przyłęku, która jest filią tej szkoły, kapitalny remont obecnej tutaj tej szkoły, wiele programów edukacyjnych, które inwestujemy. Dzisiaj już jesteśmy na etapie zakładania to, co czekają szczególnie matki, które mają małe dzieci, czyli żłobka. Mamy w każdym bądź razie cały system edukacji od żłobka aż do ósmoklasisty. To było bardzo wzruszające spotkanie, dlatego że mogliśmy posłuchać bardzo osobistych wspomnień i uczniów byłych, i byłych nauczycieli, i obecnych nauczycieli. Także dzięki temu przez pryzmat, tak jak w Soczewce, można powiedzieć, przez pryzmat szkoły można było zobaczyć nie tylko historię szkoły, ale i Barda z ostatniego pół wieku. A oczywiście przy tej okazji też składaliśmy życzenia i dziękowaliśmy nauczycielom, dlatego że przecież to ich dzieło. Każda szkoła to mury oczywiście są ważne, ale to przede wszystkim grono pedagogiczne, więc dziękowaliśmy za pracę, którą do tej pory wykonywali i życzyliśmy na kolejne co najmniej 50 lat siły i uczniów, bo jak wiemy, demografia dla Polski jest dzisiaj wyzwaniem. Szkoły są wyposażone coraz lepiej, to nas cieszy i nie tylko szkoły w dużych miastach, w aglomeracjach jak Wrocław czy Warszawa, ale również w mniejszych miejscowościach, takich jak Bardo czy filia szkoły w Bardzie w Przyłęku, gdzie laboratoria przyszłości powstają, gdzie trafia cyfryzacja z bardzo dużą siłą, można powiedzieć, do wszystkich placówek.
To wszystko cieszy, dlatego że to wyrównuje szanse i daje możliwość wyboru swojej drogi życiowej uczniom. Na zakończenie uroczystości w jednej ze ścian budynku szkoły umieszczono kapsułę czasu. Trochę długi czas, kolejne 50 lat, to już nie będę świadkiem jakby tego otwarcia, ale to będzie piękne wspomnienie dla tych, którzy po tylu latach otworzą, zobaczą, jak wyglądała szkoła i oświata w tamtym okresie. Cieszę się, że w najważniejszych momentach życia gminy Bardo są przyjaciele, którzy w tym ostatnim okresie pomagali, bo bez pieniędzy oczywiście unijnych i rządowych nie byłoby nowej szkoły, nie byłoby wiele rzeczy, które nam się tutaj udało. Boiska, korty, oświetlenie tych wszystkich obiektów, to piękna sprawa. 50-lecie to rzeczywiście przepiękny jubileusz. Jubileusz, który, tak jak powiedziałem, wzbudza refleksję. Pełni wiele wzruszeń wśród absolwentów szkoły, wśród również nauczycieli, którzy pracowali na przestrzeni tych 50 lat, wszystkich uczniów. Także przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Chcę podziękować panu burmistrzowi i pani dyrektor za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Takie jubileusze zawsze są przepiękne, bo są pełne wzruszeń. Dziś jesteśmy w przededniu święta nauczycieli. Pragnę złożyć nauczycielom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim wytrwałości, no i tego zapału w edukacji młodego pokolenia. Z okazji jubileuszu przygotowano również bogatą wystawę zdjęć, archiwalnych nagrań i kronik. Twój sen, każe Cię gaść, Twój sen.